Jedziemy na wielki wyścig! Woohoo! Bierzemy na motorze, to ja się znam! Dobra, wielki wyścig. Tu się zacina? Nie, teraz na przykład działa bardzo płynnie. To tylko się zacina w jakieś ran. Niedostępne? Czemu to się popsuło? Nie wierzę, że popsuły się wszystkie urządzenia teleportujące? Co to jest? Ja pierniczę, nawet nie można. Muszę na piechotę teraz jechać. A zobaczmy, właściwie opuść obóz, poczekaj jeden dzień, aż... A... Jeden dzień. A da się ten? W trakcie misji jestem? Tak, to jest w trakcie misji? Właściwie moment. Nie, no jak jestem w trakcie misji? No mogę sobie wybrać jaką chcę misję przecież. O, Judy! O, druga! Hey, Judy. Jak się czujesz? Moja druga koleżanka! Słyszałam, że żałobę trzeba odpowiednio przeżyć. Trzeba przejść przez wszystkie etapy i nie blokować uczuć. Najpierw jest szok, potem gniew, potem smutek. Jestem przy gniewie i tutaj zostanę, bo wiem, co z tym gniewem zrobić. No to co wymyśliłaś? Lizzie z bar był kiedyś burdelem. Tigersi zabili tam o jedną dziewczynę za dużo. Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i teraz to nasz klub. To samo trzeba zrobić z chmurami. Na pewno dobrze to przemyślałaś. W ogóle tego nie przemyślałam. Wiem tylko jedno. Moksom udało się nie dlatego, że wszyscy siedzieli na tupach i myśleli. Namówiłaś Moks, żeby przejęli chmury? Nie. Namawiam ciebie. Znam w chmurach kogoś, kto stanie po naszej stronie. Pomożesz mi? Pomogę ci! Dobra. Jestem z tobą. Zajebiście. Judy, to moja druga dupeczka do wyrwania. Musimy porozmawiać z Majką Maedą. Jeśli ona się nie zgodzi nam pomóc, to wszelkie planowania możemy sobie odpuścić. Kim jest Majką Maedą? To laska, która nieoficjalnie rządzi w chmurach. I jest w tym naprawdę dobra. A oficjalnie? Oficjalnie jest lalką. Czyli nikim. Hey! Jesteś pewna, że ta Majko będzie chciała nam pomóc? Gdybym była pewna, to bym do niej zadzwoniła. I nie potrzebowałabym twojej pomocy. No dobrze, to zadam inne pytanie. Czy jesteś pewna, że ona będzie chciała nas wyrzucić na zbity pysk? Nie. Ach, to już coś. Dobrze znasz tę całą Majkę? Za dobrze. Kiedy to robimy? Spotkajmy się wcześniej rano. Wtedy prawie nikogo tam nie ma. Jak wcześniej? Przed 8. Będę na ciebie czekała przy wejściu. Albo nie. Na balkonie do mulanek. Spróbujemy wejść tak, żeby nas nie widzieli. Na balkonie. No dobra. No i elegancko, byczki. Moja druga laseczka się odezwała. Też chyba ma ochotę na... Sami wiecie co. Dobra, sprawdzę na OBS-ie, czy się nie zacina, bo czasami płynnie jest. Uwaga, ocena teraz jest płynnie. Trochę przestrzeni osobistej. Chyba płynnie jest to, nie? Nie, no Judy też jest dobra. Dobra, mniejsza o to. Czas na ten. Czas na... Co znowu? Romantyzm umiera w Night City. Ty też? Zdradzają żony, żony męża. Nie, no ty jesteś za stara już. Nie, nie ma opcji takiej. Masz wiarę? Też trudno mi się z tym pogodzić. Ale nie smuć się, Vi. Dziś daję ci szansę pomóc takiemu jednemu rozwodnikowi. Na nasze wsparcie czeka pan Gutierrez. Co prawda nie uratujemy jego małżeństwa, ale może chociaż odzyskamy kwity, które zabrała mu była żona. Dobra, dobra, bla, bla. Szczegóły. Nie obchodzi mnie to, dlatego że przyjechałem tu w innej sprawie. Claire, gdzie jesteś? Wyścig mamy do wygrania. Cześć, Claire. Czas na finał, Vi. Oj, tak. Wyścig. Oj, tak. Łączysz do mnie? Ja już tutaj czekam. Tak, ale słuchaj. Wyjedziemy na autostradę, więc musimy wziąć szybką maszynę. Wolisz pojechać bestią? O, nie, 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 swoim wozem nie. Gościu, ale to chodzi o to,
Chodzi o to, że mi na komputerze nie ścina. To ścina w OBS-ie. Ja na komputerze mam 70 FPS-ów. A w OBS-ie, nie wiem, jest jakaś jatka. I to też nie zawsze. Więc to nie jest wina komputera. No. Weźmy, pojedźmy bestią, bo ta limuzyna moja to... Bestią. Co ty na to? Nie mam uwag. Nie mam uwag. Spotykam się na miejscu. Tak jest, zaczekaj na mnie. No cóż, nie żebym się jakoś dziwił bardzo, żebym musiał na ciebie zaczekać. Dobra, wyścig o wszystko. No, na Zatarze bardzo mi zależy. Nie, kmin i chili mamy. Mogę się zapisać, czy już teraz nie można? O, można. Tak. Masz przejebane, Samson! Odpieprz się ode mnie, wariatko. Chociaż tak jakby... Żadnych wyrzutów sumienia, co? Najmniejszy. Co tu się dzieje? To właśnie Samson. Kutas myśli, że mu odpuszczę. Nie, ale teraz coś... Żyjesz. Teraz Słyszysz? Coś jakby tak... To twój nowy kierowca. Na twoim miejscu zabrałbym zabawki i dał nogę. Claire nie umie zachować swoich partnerów przy życiu. Ty jebany fiucie. Prawda jest taka, że Dean był chujowym mężem i chujowym kierowcą. O ty, Samson! Miało sobie za duże mniemanie i dlatego rozjebał się rok temu. Pogódź się z tym. Nie ja go zabiłem. Zabiło go własne ego. No, tutaj trochę ścina. Samson. A dobra, zresztą. Jesteś śmiecie. Mam kulkę z twoim imieniem. Pierdol się. Chodź już. Chodź, bo się mam wyścig do wygrania. Nie przejmuj się, skarbie. Tak? Usiądź mu na ogonie i trzymaj się go. Wyprowadź koleżanki, będziemy świętować. Dobra, już my tutaj załatwimy. No. Dobra, my już z nim wygramy. Dobra ludzie, do maszyn, do maszyn. Czas rozbić kilka wozów i... Dobra, lecimy, final wyścig. Wszyscy gotowi? Tak, gotowi jesteśmy. Wiecie co, ja sobie tak myślę, może ten ray tracing troszkę zmniejszę w takim razie, może on taki zżera. Ustawię sobie na średni ray tracing po prostu, bo to jest mocno zżerające, tak sobie myślę. Może, wiecie, nie potrzebujesz tak super ray tracingu. Jeden! Dobra, zaczął się wyścig! Z drogi, Samson! Przed nami ostry zakręt! Trzymaj się! Musimy go załatwić po prostu. O cholera, mnie załatwił! Dobra. Za nim, Vi! Dobra, dawaj, załatw go, tego Samsona! Załatw go! Nagroda nie ma żadnego znaczenia, liczy się zemsta! Dobra, jestem za nim. Dawaj, zestrzel go! Mam mu się trzymać na ogonie po prostu. Uła. Dawaj, zestrzel tego gałganka! Naucz się strzelać, Claire! Przyspiesza! Siedź mu na ogonie! Tak właśnie robię. I tak nie mogę szybciej jechać, bo masz dowolne auto! No to mamy problem. Za nim, Vi. Ale mnie załatwił. Kurwa, z drogi. Zestrzel go w końcu. No. To jest niczym misja w GTA. Go to the damn train, CJ. No i tak samo ta postać też nie potrafi strzelać, tak jak Big Smoke. Big Smoke też nie potrafił strzelać do tych gości na pociągu.
Nie, no jest żałosne. Siedź mu na ogonie. Ona strzela już od niego do godziny. Od godziny. Nie no, najbardziej dynamiczny wyścig ever. Jeszcze po prostej drodze, co nie? XD. A ona jeszcze strzelać nie potrafi. Strzela z prędkością gówna. Ma uszkodzony wóz. Zjeżdża z trasy. Jedź za nim. Nie daj mu uciec. No dobra. To moja jedyna szansa. Kurde. Dobra, skończmy z nim. Siedź mu na ogonie. Czyli zemsta jednak. Kurde, czyli wyścig. A mogliśmy... Podbiegł do niego szybko! A mogliśmy być mistrzami. Na pierwszy rzut oka, portfolio Militechu wygląda imponująco. A mogliśmy wygrać wyścig, co nie? Trochę szkoda, w sumie. Ale czy te fantastyczne wyniki finansowe to wyłącznie... Jak się masz, Samson? Zostaw mnie. Nic nie zrobiłem. Ty małeś śmieć. Nic nie zrobiłeś? Nie pozwól, proszę. Błagam, błagam. Jezu, Claire, o co ci kurwa chodzi? Nie zabiłem twojego starego. Zamknij ry. Twój mąż sam cię zabił do kurwy nędzy. Wypuść mnie stąd. Już się nie wykręcisz. Kto teraz zasiada? No nie mogę wyjść z auta za bardzo. O, teraz mogę. Żegnaj, dupku. Co? Nie! Twój dzień nie był taki święty jak dziś. No cóż, bywa. Szybka i wściekła, zadanie zaktualizowane. No, sukces, co nie? Chodźmy już stąd, Vi, proszę. Co? Łatwo. A jeśli szukacie... To już po wszystkim, co? Na to wygląda. Błagam, zmień radio. Jaki był twój mąż? Lubił sobie pospać z rana. No niezła rozmowa, tak potem. Boję się, że całkiem go zapomnę. To, co najważniejsze, zostanie. Wiesz. No, no, no. Co? W porządku, Claire? No co? Wyglądasz na przebitą. Nie jestem przebita. Wyścigu nie skończyliśmy, to jest smutne. Prawdę mówiąc, niczego nie czuję. Nie martw się, będzie lepiej. Z czym? No wiesz, ze wszystkim ruszysz przed siebie. W tej chwili jedyne miejsce, do którego chcę ruszyć, to mój barek. Nie chciałabyś kiedyś tego powtórzyć? Mam na myśli wyścigi ze mną. Nie, Vi. W zasadzie to nie zamierzam się już nigdy ścigać. W ogóle? W ogóle. To było coś naszego. Należało do mnie. Z tobą chodziło tylko o dorwanie Samsona. O, cóż, wróć do kraju, do garażu. Generalnie jakby cały czas gram na wysokich, ale teraz zmniejszyłem na średnie, bo może te właśnie ray tracing tak mocno zżerał i dlatego zacinało na pustyni. Tak sobie myślę. Ale niezła akcja, co nie, tutaj. Nie wygraliśmy wyścigu, tego mi jedynie jest smutno. No trudno. Bestia jest twoja. Co? Oddajesz mi swój wóz? Nie mój, Vi. Należał do mnie i Dina. A że nie ma już nas. No to nice. Dzięki, stara. Trzymaj się, Vi. I popraw zakręty, bo kiedyś skończysz na słupie. No. Myślę, że tak.
No to nie za historia, co nie? Opuść obóz i czekaj, aż Basilix będzie gotowy. No nic! Się ładnie, fajnie się zakończyło. Ten, powiedzcie mi tylko, jak pomijać czas, jeśli się da oczywiście. O, Wakado do mnie coś napisał, zobaczmy. Wakado? Która to była? Nigdy nie pamiętam. A, jakieś pierdoły. Kradzież, to ta stara. No. No dobra, no. Temat zamknięty. Podobno musisz medytować. Medytować? O czym wy gadacie? Jak się niby medytuje? Zobaczmy. Medytacja. Medytacja. Nie ma. Nie ma coś takiego jak medytacja. No nie. Musisz się położyć. A, no to widzę, że ciężka sprawa jest z tym położeniem się w takim razie. Bo musiałbym, żeby się położyć, to musiałbym się dostać do domu. Chociaż daleko w sumie stąd nie mam do domu. Co jest? A nie, myślałem, że popsute jest, ale nie tym razem. Dobra, do domu. A mój dom jest tu dawno... Nie! Jak zwykle, co nie? Chcę przesunąć mapę i się teleportuję gdzieś. A chciałem się zdrzemnąć, madafaka. Ja cię kręcę. Reputacja przynajmniej wzrosła. Ile mamy hajsu? 15 tysięcy. Nie widzisz, że jestem zajęty? Dobra, jeszcze raz. Tu chciałem. W menu tam, gdzie ekwipunek? Widziałem zegar, przyspieszenie czasu u innych, tak? O, to nie widziałem, dobra. To w sumie nie muszę iść w Kimę w takim razie, to niepotrzebnie się tu teleportuje. Mówisz, że zegar gdzieś jest? Przewin czas! O, byczki, jesteście zbyt inteligentni jak na moje. No. I na jak się teleportowałem, nie tam gdzie chciałem, ale faktycznie da się przewidzieć czas, dobra. No dobra, przewin czas. Która to może być godzina? 8? Myślę, że wystarczy. Basilisk jest gotowy. Dobra, już siadę. O, ho, ho. Jasne. Jasne, zaraz tam będę. Doskonale. To jest zajebiste. No, jedziemy. Co do mnie znowu pisze? Hej, V. Wybacz, że ci to wszystko wymieszałem, przez ostatni rok myślałem trzeźwo, ale teraz chyba pomału do mnie dociera, że wciągnięcie cię w moją prywatną sprawę było manipulacją. Nie przejmuj się, kraje, dałeś mi szansę. Jak się z tym wszystkim czujesz? Nie wiem, może zacząłem mieć jakieś wyrzucenie, to głupie. Należało się mu. Wiem, Dean wolałby, żeby po prostu żyła dalej, zamiast zapamiętywać to, co było. Jeszcze raz dzięki za wszystko, trzymaj się. Dobra, temat zamknięty. Co jest znowu? Kto do mnie dzwoni? Mitch? Który to jest Mitch? No to co, coś pięknego, nie? Wpadnij do obozu, to sam zobaczysz. A, dobra, Mitch, to wiem, który to jest. Zadanie, właśnie, właściwy moment. Dobra, spotkaj się z panem. O, lecimy na randkę, na rendezvous. To była jedna The Last of the Randka. Do Judy to następnym razem pojadę. Dzisiaj i tak nie zdążę ją wyrwać. A panam to już jesteśmy po prostu u szczytu podrwiksu. No, już tak dobrze nam idzie. Dobra, jesteśmy. Zróbmy taktycznego save'ska. No, siemanko. Co tam, laseczko? Widziałaś, że panam? Tutaj nie ma przy ognisku. Czyli musi być gdzieś tam. O, panam! Ach, gdybym miał... Wszystko już gotowe? Hej, V. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A Korpo nie zgłosił się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. No i klasa! Czyli już nie planuję rodzinnego sądu nad tobą. Jasne, że planuję.
Po prostu chce mnie dłużej potrzymać w niepewności. Zawsze chciałam się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Boże, znowu jakiś telefon. Daj mi chwilę. Mam coś dla ciebie. Co znowu? Mówią, że gdy Wakako dzwoni do ciebie osobiście... Jestem na randce! ...za śmierdzącym zleceniem. Sprawa jest tu delikatna. Delikatna czy śmierdząca? Delikatna. Po prostu trafił się wymagający klient. Klient zawsze jest wymagający. O co chodzi tym razem? Facet sporo płaci, ale chce, żeby wszystko przebiegło po jego myśli. Tym bardziej zależy mi, żebyś ty wzięła tę robotę. Ktoś mniej doświadczony nie da sobie rady. Dzięki za komplement. Upewniłam się właśnie, że to jednak coś śmierdzącego. Szczegóły proszę. No mów! A nie czekasz na co, nie wiadomo co. No Wakado, nie rób se jaj, ja tu szczegóły, ona tak... Co jej powiedzieć? Co jej powiedzieć teraz? Ach, super, nic nie powiedziała. Zlecenie morderstwa? Czyli to po prostu zlecenie morderstwa. Dodzwoniłam się do Dalej Lamy? A to przepraszam, pomyłka. Nie mieszkasz w tym mieście od wczoraj, wiesz, w co się gra na ulicach. Facet rzeczywiście jest winny? Zasługuje na śmierć? Nie jestem sądem karnym, ty też nie. A co dokładnie zrobił? Archiwum prasowym też nie jestem. Bierzesz tę robotę? Tak, biorę. Biorę. Klient będzie czekał przy samochodzie na rogu 6 i Brandon Street. Przy samochodzie? Pojedziecie jego autem. Koleś chce osobiście zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Powodzenia, Vi. Uliczna sprawiedliwość. Już nie zaczekaj na Billa. No dobra. No jest jakieś zadanie, no ale cóż. Wróćmy do rzeczy. Tak, chcę się przejechać. Dobra, wsiadam tam. Oh yeah. Dobra, patrzcie na to, to się nazywa rendezvous. Cześć, cześć piękna. No to jak, zabawimy się dzisiaj? Zabawimy się nieco, co nie? Trochę ciasto, dobra, co prawda, bestia. Ale da radę. Trzymaj się. Bo to totalnie nie mam pojęcia, jak się tym steruje. Ogólnie nie wiem, czy mówiłem ci, że nie wiem, jak się tym steruje. Ale zrobił to na logikę. Kurwa. Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić? Może powinnaś... Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Co tam się dzieje? No! No i działa. Klasa, jak nowy. Dobra, to co, trzeba wypróbować go, co nie? No. Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili co mogli. Zapnij pasy lepiej, będzie dobra jazda. Jak się tym steruje właściwie? Co myślisz? Już wiem, czemu nazywali je trumnami. Już wiem, czemu nazywają je trumnami. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Uuu, nice! Mistyczna jedność. Dobra, podłączam się. Poczekaj. Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? Nie, no tobie ufam. A mogę jeszcze wysiąść? Nie. To ufam. Dobra. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie. Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. No dobra. No to lecimy. Kurde! Koty coś zrzuciły.
No. Koty po prostu coś zrzuciły, musiałem zareagować szybko. Wiecie jak jest. Króciutko trzeba. Więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Nie. Zobaczysz, spodoba ci się. Nie, no elegancko, co nie? Jak król. Po królewsku się teraz tym lata. Okej, tu będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów. Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. A, kuma. Gotowa? Dobra, podłączam się. Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. Wow! Zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Jak się leci do góry? Nie wiadomo. Po prostu zrób parę kółek. Ustaw... No i to jest plastyczny ten. Można tak oczywiście latać jeszcze. Jak to się prowadzi? Jasne, przelatujesz nad wszystkimi i równo się terenem. Dojedź do tamtego wraku. No, czy tak równo się prowadzi, to nie wiem. Jak się tu podwyższa to coś? Co nie? Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. Wzdłuż linii wiatraków? Jak się podwyższa? Rasa. W lewo. Dobrze. Dawaj dalej! Dobra, jakiś turbo tu jest? Dopalacz? W prawo! No i tak to się robi. Jak się tu jakiś dopalacz używa? Ja się pytam. Chyba nie... W prawo! O kurde, mało brakowało. Świetnie. No dobra, dawaj teraz. To teraz postrzelam. Zatrzymaj się i aktywuję system. Dopalacz, no jesteś taki jak dopalacz, a wiecie jak to się używa? Nie spodziewaj się cudów, bas... Zaraz, aż muszę to sprawdzić w ustawieniach. Ogólne, walka, w pojazdy. Pojazd, hamuj. Zmień kamerę, wysiąść pojazdu, spojrzenie siebie, zmień światła. Hamulec ręczny, to była spacja? Pierwszy raz widzę. Zmień światło, alt, dobrze wiedzieć. Klakson, radio, pancerz, główny dział, wrzutnie rakiet. Zasłona dymna, kontrol. Przywołaj pojazd. No i super. Super, bo... Bo nie ma dopalacza. A jest napisane, że ma dopalacz. Jest to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwal tam te wraki. Które? Dobra, są już definitywnie martwe. Dobrze! Króciutko. Może Nie, no ale... Teraz dobra, i tak nie mogę na razie jechać. A! 10 na 10! Kurde, ja to jednak zadymkę fiu-fiu potrafię robić. No i co teraz? Dobra, teraz uważaj. Będę się podłączać i możesz się poczuć trochę dziwnie. To znaczy? Piloci Basiliska muszą być w pełni zsynchronizowani. To znaczy, że nasze systemy nerwowe będą spięte. Uuu, romantycznie! Okej. Okay. To coś jakbyś zamówiła pokój z dwoma łóżkami, a dostała jedno podwójne. Wiem dokładnie, o czym mówisz. Kiedyś ci opowiem. Dobra, spróbujmy. Najwyżej poznam cię trochę bliżej niż planowałam. Okej. Okay. Na początku trudno się przyzwyczaić. To tak jak sprzężenia zwrotne. Sensoryka się nakłada. Podczas walki pewnie przychodzi to naturalnie. Mhm. Dobra, to teraz... Znaleźli nas. Musimy sprawdzić, co z obozem. Urafeni! Cała banda nie odpuszcza! Przegrupować się! Tu też są! Idą na całość, Sol! To załatwi! A potem rusz tu dupę i przydaj się na coś! Dobra! Jedziemy od razu do obozu! Musimy pomóc naszym!
Lecimy! No, szkoda tylko, że nie ma tutaj dużej możliwości sterowania. Hej, widzę pana. No trochę się zdziwił. Okej, B. Do roboty. Ja pierdzielę, jakie jest wolne. Oh yeah! Łatwo! Nie mają szans z moim potężnym czołgiem! Oh yeah! Oni śmiertelni są, lol! Ej, no nieśmiertelni są, co jest? Czy wszystko? Tak, w porządku. Rozjebaliście. Łatwo! Musimy porozmawiać. Ech. Pierdoły. Co nie? Ładnie ich rozwaliliśmy. Króciutko. O, wysiadaj moja. Moja piękna, wysiadaj, wysiadaj. Na chwilę tu podbiegnę, bo jesteś fioletowego. Uła. Już wracam. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Oj tam, byczku, nie przesadzaj. No. Problemy robisz, jakby nie wiadomo, co się stało, było śmiesznie. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to w... Poczekaj, ktoś mówi, że w ustawieniach braindance to jest gałganie. Tu jest pojazd gałganie. I nie ma tu czegoś takiego jak przyspieszenie. Prost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Uuu. Czy co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłeś... Wiem, ale zmieniłem zdanie. Nice. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej, no to wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak, na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Jak straciłem ciężką? Co wy gadacie? Straciłeś zajebistą randkę, bo to się inaczej wyjąć? Straciłeś ważną scenę w poduszkowcu? A... Gratulacje. To może... No ale tam nie było żadnej decyzyjności, więc może po prostu nie mogłem jej mieć. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? Tak, idę z tobą. No widzisz, czyli okazało się, że wszystkie twoje decyzje były okej. A ty się martwiłaś, że były złe. To był interesujący dzień. No, byłby. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Kurwa. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług. Rozpierdolił ich w drogę. Możesz liczyć na Aldecaldes. Zawsze. Dobrze wiedzieć. No trudno, byczki, jeśli nie dało się zrobić, no to nie dało się zrobić jako kobieta i tyle. No. Pusto za barem. To mi się podoba. No, widocznie się nie dało zrobić, cim. Piwo? Lemoniada? No, jeśli mówicie, że tak, no to widocznie się nie dało w poduszkowcu zrobić, cim. No to co, bierzesz te piwo? Jestem tu. Halo? Halo? A, oprzyj się. Piwo.
Dawaj, bierz te piwo. Kurczę, szkoda, wiesz? Nastawiłam się już, a ty tak mi teraz mówisz? Za szczęśliwe zakończenie. Że facetu wolisz? Będzie mi brakowało tych naszych eskapad. Mnie też. Ale z drugiej strony, kto powiedział, że to już koniec? Wi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panam, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Poczekaj chwilę. Wiesz co, gdyby było cimci-dimci, to bym się zastanowił. No. To wszystko nie jest takie proste. Albo chcesz, albo nie chcesz. Co tu nie jest proste? Właśnie w tym problem. To, czego chcę, nie ma w tym momencie znaczenia. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Daj znać, jak się przeniesiecie. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. I właśnie tak umarłem. Koniec. Nie ma końca tak naprawdę. Vi? Panem, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? No, tak średnio bym powiedział. Co się stało? Pamiętam, że rozmawiałyśmy i nagle... Straciłaś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię stamtąd. Dokąd? Przenieśliśmy obóz do nowego miejsca. Tu jesteśmy na razie bezpieczni. Niczym się nie martw. O, Vi. Co jest? Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. No powiem ci. Odpłynęłaś na wiele godzin. Co ci jest? Panem, ja... Jest coraz gorzej, z każdym dniem to się pogłębia. Vi, spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Umieram. Jeśli ci powiem prawdę... Boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Vi, weź nie pierdol i mów, co jest grane, bo się martwię. Okej. Okay. Słyszałaś o reliku? Ten tech Arasaki? Coś o zgrywaniu osobowości? Widziałam reklamy. Pewnie kolejna ściema dla bogaczy. Tym razem to nie ściema. Mam w głowie biochip z takim konstruktem. Chip jest uszkodzony. To go kurwa wyjmij. To bardziej skomplikowane. Właściwie dzięki relikowi żyję, ale... Chodzi o cyberpsychozę? Bo jeśli tak, to znam ludzi, którzy... Nie. Dane z tego biochipu infekują moje połączenia nerwowe. To nie ma nic wspólnego z cyberpsychozą. Jeśli usunę relik, zginę. Jeśli nie poradzę sobie z konstruktem, zginę. Ja pierdolę. No, przypał straszny. Próbuję z tym żyć. A raczej przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. No nie. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoisz. No i elegancko. Zostajesz z nami, nie? Aha. Tak, zostaję. Wszystko w porządku? No sam prowadziłem. Okej. A kiedy mielibyśmy ruszyć? Jest już o wiele lepiej. Dzięki za pomoc. Cieszę się. Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Ale mów co z tobą. Wystraszyłaś nas. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu.
No, nie ma sprawy. Nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Aldecaldos ci pomoże. No i o to chodzi. Co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. To prawda. Nice, co nie? Takie znajomości. No szkoda, że nie było cim w czołgu, co nie? Odprowadzić cię? Tak, odprowadź mnie. Chodź, odprowadzisz mnie. No trudno. Może jak kiedyś zmienisz zdanie i będziesz wolała kobiety, to wtedy zadzwoń. No. Znam te okolice jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Witaj wśród żywych. No, elo! Księżniczka się obudziła. No, ja taka jestem, lubię się zdrzemnąć czasami. Idziemy sobie spacerkiem. Ach, powiem ci, mimo tego panam, to była naprawdę bardzo, bardzo fajna przygoda. Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Miło się z tobą spędzało czas. Szkoda, naprawdę szkoda, ale no, rozumiem. No, cóż, jeszcze mam Judy na całe szczęście, więc może coś z tego wyjdzie. Wracając do naszej rozmowy. No. Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do... Moment, to jest ważny moment. Mnie nie dotarło jeszcze, ale... Serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Pamiętasz Hellmana? To on stworzył technologię konstruktów osobowości. Dlatego chciałaś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki panom. Kurde, myślałem, że jakiegoś buziaka chociaż mi da na koniec. Nic, zero wdzięczności. Tak, idź sobie tam oddal, idź sobie tam w dal. Zapomnij o mnie, co nie? Bo co? Bo chłopem nie jestem, to już obrażonko? Obrażonko, bo co, chłopem nie jestem? No! Nawet buziaczka nie dałaś. Ach. Nie wiem, co mam powiedzieć. Rozczarowany jestem, masakra. Ale się rozczarowałem, no masakra. Ale hamuwa i poszła sobie. No i zadowolonko. Gdzie ja jestem? Ja pierdzielę, to jakiś kraniec wsi jest. No to nieźle. Kurczę, no przynajmniej fajny czołg tutaj jest, to prawda. To prawda, to fajny czołg. No super, no i super. Jesteś na pustyni. Sztyt, ten tydzień uganiania się i randkowania i po co to wszystko? Ach, szkoda gadać. Jak, no i nie, no nie udało się, co nie? No nie udało się, nie? No nie, musi się z tym przezwać, no nie udało. A był już taki moment, że jak siedzieliśmy wtedy w tej kanapie, to się wydaje, no musi się udać, co nie? Musi się udać. Nie, nie udało się, kurde. Jeszcze zemdlałem gdzieś tam. Ach, no nic, bywa.